13 sierpnia. Żar się leje z nieba. No i my zaczynamy nasz targówek nieoczekiwany. Tak co roku było trochę inaczej, w tym roku będzie online. Pokażemy 14 filmów w sumie z naszej dzielnicy. Targówek oczywiście, targówek jako dzielnica. Tu niech się wielcy miłośnicy Brudna nie obrażą, bo z Brudna też coś będzie pod szyldem targówek nieoczekiwany, no ale to nie nasza wina. Jesteśmy w dzielnicy targówek, targówek nieoczekiwany. 13 sierpnia 2020 rok. 2020 roku. Ojej. Tam to się wytnie. Żar się leje z nieba. Zaczynamy. Ja już jestem na cmentarzu. Tak naprawdę jestem już na cmentarzu żydowskim. Ten teren za mną, taka bardzo efektowna w tej chwili, bo podrosło trochę łączka. I to jest cmentarz. Tu jest pochowanych na tym terenie za mną parę tysięcy osób. Nie jest to w tej chwili formalnie jeszcze teren cmentarza, ale już są zalecenia konserwatorskie, żeby jakoś to ogrodzić, odgrodzić. Dlaczego? No jak to jest? Nie można by tych ludzi tak ekshumować? Nie. Judaizm w tym przypadku tego nie dopuszcza. Są zaledwie trzy przypadki, kiedy wolno ekshumować kogoś z żydowskiego miejsca pochówku. Po pierwsze, wolno przenieść szczątki do Izraela, do Ziemi Świętej. Wolno przenieść pochowaną osobę z cmentarza nieżydowskiego na żydowski. No i jest jeszcze trzeci przypadek, który tutaj na pewno nie zachodzi. To jest przypadek, kiedy cmentarzowi zagraża podmycie przez wodę. To jest cmentarz, to pozostanie cmentarzem do końca świata. Tak to jest. A my idziemy teraz pod bramę. Mówiłem o tym targówku. Gdzie targówek, gdzie nie targówek. Tu są fajne napisy bardzo na tej bramie. Jest cmentarz żydowski na Brudnie. Cmentarz żydowski na Brudnie. A po hebrajsku jest napisane Dom Wieczności na Pradze. Ha! Także nie czepiajmy się terminologii. A przy okazji, tu nie ma tego, co być powinno. Cmentarz żydowski na targówku. Historyczny targówek kończy się granicą tego cmentarza, ulicą Rzeszowską, biegnącą między tym, a następnym katolickim cmentarzem brudnowskim. Cmentarz żydowski na targówku. To Brudno proszę sobie wykreślić z pamięci. Nie, nie, nie. No i tak, czas mamy ograniczony, więc nie wejdziemy na wystawę niestety. Strasznie mi z tego powodu jest przykro. Ona jest do obejrzenia naprawdę indywidualnie. Wystawa jest świetna, ciekawa. No ale takie pół godzinki tam trzeba na niej spędzić. Więc zapraszam indywidualnie. Chyba, żeby nam się kiedyś udało ten program wideo rozbudować. No. Nakrycie głowy. Ja tu akurat mam coś takiego, co się nazywa u nas przeważnie jarmułką, aczkolwiek ja wolę bardziej używać takiego z hebrajskiego określenia kipa od kopel, kopuła. Porządny Żyd powinien to nosić właściwie cały dzień. No ja przychodzę na cmentarz i szacunek dla zmarłych i dla obyczajów wypada, żebym założył. Mam taką bardzo ładną kipę właśnie. Zakładam. To wbrew pozorom nie spadnie tak łatwo. Jak to jest z tym nakryciem głowy u Żydów? Ładny naprawdę, może nie zawsze wygodny. Symbol szacunku wobec Stwórcy. To jest takie oczywiście wschodnie, gdzie zawsze nakrycie głowy, a nie odkrycie było wyrazem szacunku. Śmieszna sprawa, bo judaizm jest bardzo skodyfikowany.
Na wszystko gdzieś znajdziemy jakiś zapis. To jest system do długotrwałego studiowania. Nie ma tak łatwo, ale gdzieś na wszystko zawsze jakiś zapis jest. No nie na wszystko, bo na to nie ma. To jest prawo zwyczajowe, uświęcone, niezapisane. Mnie się bardzo podoba taka chyba trochę współczesna interpretacja tego znaku nakrycia głowy, to zwłaszcza przy tego typu czapeczce. Bardzo ładnie widać moim zdaniem. To jest widomy znak ograniczenia mojego umysłu wobec tego nade mną. Piękne. Ktoś odwiedzał. Kamień. Nie przynosimy na cmentarz żydowski kwiatów. Kwiaty są dla żywych. Na grobie kładzie się kamień. Piękna tradycja od czasów jeszcze koczowniczych, kiedy Żydzi sobie gdzieś tam wędrowali przez jakieś niezamieszkałe tereny. Na grobie, kiedy ktoś umarł, kładziono kamienie, żeby zabezpieczyć miejsce pochówku przede wszystkim przed dzikimi zwierzętami, a z drugiej też strony, żeby oznajmić kapłanom, którzy nie mają wstępu na cmentarz. To miejsce jest nieczyste, bo śmierć jest zjawiskiem nieczystym, cmentarz jest miejscem uświęconym, ale jednak nieczystym. Przynosimy kamień, piękny znak pamięci. Hanna Szpinak, roczna dziewczynka. Strasznie smutna historia. Ale piękna macewa, bardzo taka, no można powiedzieć nowoczesna, bo to jest 1937 rok. Więc tuż, nie tak dawno, 3 lata później cmentarz został zamknięty. Troszeczkę o symbolice. Tutaj symboliki jest strasznie, jakoś dużo nie znajdziemy, bo cmentarz, tak jak mówiłem, raczej był nieco uboższy, więc to nie jest to szaleństwo, co na Okopowej. Ale tutaj też bardzo wiele ciekawych symboli jednak znajdziemy. Tu można powiedzieć, no chociażby o tym drzewo. Złamane drzewo zawsze jest symbolem śmierci. Zresztą to nie musi być wcale drzewo, to może być złamany maszt okrętu na przykład, złamana świeca. To jest śmierć. Ten wąż nam się kojarzy oczywiście tak, to mamy w głowie, z wężem Esculapa. Nie, to jest zagrożenie. To jest bardzo nielubiane w tym żydowskim świecie symboli zwierzę. Tu są liście dębu. One mnie troszkę mylą, to jest pewnie kwestia interpretacji, bo zasadniczo mówi się, że dąb, liście dębu oznaczają człowieka sprawiedliwego. Z drugiej strony, no cóż, roczne dziecko. Więc może to jest logiczne, na pewno jest logiczne. Pięknie pomalowana macewa. Macewy bywały malowane. Dziś tego specjalnie nie uświadczymy. Czas robi swoje. To wszystko bardzo, bardzo niszczeje. Skądinąd ciekawostka. Podobno, ponieważ kolory są takie troszkę nietradycyjne, podobno jest to efekt jakichś warsztatów plastycznych prowadzonych tu na cmentarzu przez Fundację Isenbaumów, która w latach 80. ubiegłego wieku zajęła się cmentarzem, odrestaurowała go na tyle, że dziś nie jest pastwiskiem, śmietniskiem, że można go troszeczkę pozwiedzać, poopowiadać sobie tutaj rozmaite historie. W tej chwili cmentarz jest we władaniu warszawskiej gminy żydowskiej od paru lat. Został nareszcie otoczony bardzo przyzwoitym ogrodzeniem. Nie zdarzają się tu już specjalnie grzybiarze, nie zdarzają się tu spacery z psami, tak jak to do niedawna miało jeszcze miejsce tutaj. Ptaszek. Ptak jest najprawdopodobniej symbolem duszy tego dziecka. Może być czasami symbolem imienia, ale dziewczynka nie miała na imię Cipa, Cipojra czy jakoś tak, więc tutaj nie. Dusza. Mniej więcej do połowy. To jest taka graniczna data, kiedy bardzo stare obyczaje troszeczkę zostają poluzowane. Mniej więcej do połowy XIX wieku chowano na cmentarzach żydowskich niezwykle ortodoksyjnie. Oddzielnie kobiety, oddzielnie mężczyzn, oddzielnie dzieci. Potem to się troszeczkę zaczęło mieszać. Dziś jak chodzimy sobie po żydowskich cmentarzach, czasem się zastanawiamy, ale to łatwo można sobie zobaczyć. To jest na pewno grób kobiety. Nie czytamy po hebrajsku, a to jest grób kobiety. Dlaczego? Świecznik. Świecznik zawsze oznacza kobietę.
Czasem ponoć na grobie jakichś całkiem wyjątkowych rabinów pokazywano świecę, ale jedną świecę, jako symbol oczywiście mądrości. A tutaj jest tych świec kilka. Kobieta ma w judaizmie bardzo piękną tak naprawdę pozycję. Ona jest absolutnie równorzędna mężczyźnie. Nam się to troszeczkę nie mieści w głowie, bo to taka stara kultura i tam pewnie te kobiety gdzieś były strasznie gnębione. Nie. W judaizmie jest po prostu podział. Kobieta zajmuje się rodziną, tym co w istocie dla Żydów najważniejsze. Mężczyzna działa na zewnątrz. On zmienia świat, żeby tej jego rodzinie było lepiej. Po prostu. To jest całkiem świeża sprawa. Wykop. Tu parę lat temu tak sobie szedłem gdzieś tam i z daleka widzę świeżo wysypany piasek. Podchodzę. No rzeczywiście macewa leży. Jest tutaj pokopane trochę. To jest to, co nam przychodzi do głowy. To są poszukiwania słynnego żydowskiego złota. No gdzie szukać, jak nie na cmentarzu? Brednie. Żydzi nawet bardzo bogatych ludzi chowali niezwykle skromnie. Nie wkładano do grobu żadnego przedmiotu. Bardzo długo nie używano w ogóle trumny. Kładziono ciało prosto do ziemi w lnianym całunie. Tu chodzi po prostu o to, żeby jak najprędzej ciało się połączyło z wszechświatem. Piękne podejście. Przecież człowiek to nie jest to. Ciało jest depozytem. Człowiek jest zupełnie czym innym, jest bytem niematerialnym tak naprawdę. Ciało, kiedy się zużyje, trzeba oddać ziemi i zadbać o to, żeby jak najprędzej się połączyło z naturą. Nie, żydowskiego złota na cmentarzu nie znajdziemy. Pomijając szacunek dla zmarłych, nie warto kopać. Tu na pewno nic takiego nie ma. Jeden z dwóch absolutnie jednoznacznych symboli na macewach, bo inne mogą być czasami jakoś tam interpretowane w zależności od otoczenia, od sytuacji. Dłonie. Dłonie w charakterystycznym geście błogosławieństwa oznaczają nam kogoś, kto pochodził z rodu kapłańskiego. Nie był kapłanem, bo Żydzi nie mając świątyni od 70 roku naszej ery, nie mają też kapłanów. Pochodził z rodu kapłańskiego. To są osoby do tej pory pamiętające o swoich przodkach, o swoim pochodzeniu, szczególnie w żydowskiej społeczności traktowane. Tu na pewno ktoś z rodu kapłańskiego. Pan nazywał się Bornstein. Przepiękna macewa ze świetnymi symbolami. To są księgi. To jest symbol mądrości, oczywiście mądrości religijnej, bo tylko taka się kiedyś u Żydów liczyła. Oni bardzo, bardzo długo potrafili studiować tę swoją religię. Jak się komuś podobało, jak mu wychodziło, miał zadatki nauczonego, no mógł mieć 40 parę lat i w dalszym ciągu studiować. My sobie tu zadajemy pytanie, no dobrze. A przecież ten człowiek miał jakieś życie prywatne, miał pewnie rodzinę, miał. Zwykle miał rodzinę, miał całą masę dzieci. No i skąd tu wziąć środki na utrzymanie tego towarzystwa? Otóż ojciec małżonki był zobowiązany do utrzymywania rodziny zięcia tak długo, jak długo ten pobierał nauki. My w tym momencie sobie pomyślimy, ojej, ale to potworne. Nie, to była nobilitacja. Jego zięć był uczonym człowiekiem, chlubiła się nim pewnie cała gmina. Taki mądry człowiek i ja mogę go utrzymywać, mogę mu pomagać zdobywać mądrość. Mądrość księgi. A tu jest jeszcze coś. Tu jest piękny symbol dobroczynności. Ręka wkładająca pieniążek do skarbony. Coś, co się bardzo w judaizmie liczy, umiejętność. Ba, jest nakaz przecież dzielenia się z innymi. 1/10 dochodów powinno się oddawać na potrzeby biedniejszych od nas. I tu jest dobroczynność. Często spotykany symbol, tutaj pięknie pokazany. I jeszcze tuż obok, ja się cofnę. Mamy śliczny świecznik, więc oczywiście kobieta. I nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Świece są
złamane, symbol śmierci. A cóż to jest za miejsce? Takie naprawdę cmentarzysko. Tam byliśmy przy pięknie poustawianych macewach, a tutaj to wszystko leży. Leży pokruszone, połamane, są wręcz kosze, tak zwane gabiony, wypełnione ułamkami macew. To jest niestety świadectwo tego, co się z cmentarzem stało wcale nie w czasie okupacji. Bo Niemcy, owszem, niszczyli cmentarz, zabierali z niego macewy, wykorzystywali je do celów budowlanych, ale to cmentarzysko tutaj jest niestety spuścizną wczesnych lat 50., kiedy nasze polskie władze postanowiły ten cmentarz zlikwidować, zalesić. Zebrano macewy w jednym miejscu i tak sobie tutaj teraz leżą. I tu jest szansa, żeby sobie spokojnie opowiedzieć, co jest na tej konkretnej macewie. Troszkę ciekawostek. Oczywiście PN po Nigbartu pochowany. To jest epitafium. Taka, można powiedzieć, laurka. Coś dobrego o tym człowieku. Co ciekawe, Żydzi nie odnosili się tak naprawdę do tego, co nam się wydaje, że być powinno, zwłaszcza u Żydów. Człowiek bogaty, potężny i tak dalej, strasznie dużo zarabiał, świetnie pracował. Nie. Czasem się zdarza podobno krótka wzmianka, na przykład uczciwie zajmował się handlem i to tyle. Tu jest napisane, jakim on był człowiekiem, jakim był członkiem społeczności, że był dobrym członkiem żydowskiej gminy, że był dobrym ojcem, że był mądry. Takie rzeczy, takie ludzkie. Tu mamy imię. Większymi literami zwykle imię i nazwisko. To jest litera R. Reb. Nie w znaczeniu mężczyzna, tylko pan. Taki zwrot grzecznościowy, można powiedzieć. Pan się nazywał Moszek. Imię jest zapisane po hebrajsku. Język hebrajski jest o tyle ciekawy, że w piśmie nie stosuje się samogłosek. Więc tu jest po prostu napisane Moszek. Reb, Moszek, tu jest, aha, syn Izraela Lewity. Wspomniano o ojcu. Żydzi kiedyś w ogóle nie używali nazwisk. U nas do trzeciego rozbioru Żydzi w ogóle nie korzystali z nazwisk. Pisało się, o właśnie, Moszek, syn Izraela. Ta macewa jest sporo późniejsza, za chwilę do tego dojdziemy, ale tradycyjnie tak właśnie jest to potraktowane. No zwykle tak pisano, jednak. Tu mamy nazwisko, pan się nazywał Raiffeisen. I tu się zaczyna ciekawie, pod spodem. To jest data śmierci. Też zapisana literami. W języku hebrajskim każdej literze przypisana jest wartość liczbowa. Odszedł. To jest 10, to jest 2, czyli dnia 12. To jest miesiąc, Tewet. O, ciekawostka. To jest te i to jest te. Dwie różne litery. Tewet to jest taki nasz grudzień, styczeń, jakoś tak ten rok hebrajski, rok żydowski nie pokrywa się z naszym. Może będzie okazja, żeby o tym powiedzieć, a może nie, zobaczymy. Czyli odszedł 12 dnia miesiąca Tewet i tu jest rok. Z rokiem nam się wydaje, na pierwszy rzut oka, jak są cztery symbole, to będzie tysiąc ileś tam. Otóż nie. Rok zapisywany bez tysięcy. W rachubie skróconej. Dlaczego? Dlatego, że w języku hebrajskim, w hebrajskim zapisie nie da się zapisać jednym znakiem liczby większej niż 400. Więc tu jest 400, tu jest 200, 600, 99. No i co dalej? Żeby przeliczyć to na nasze lata, dodajemy 1240. 699 plus 240. Powinno być 1939. Tu sobie łatwo zweryfikować. Jest na szczęście również po polsku.